Te 3 miliony, które otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, pozwoli na to, żeby w mieście wybudować 142 mieszkania. Dzisiaj pierwszy SIM, który powstaje w województwie łódzkim. Jestem niezwykle dumny z tego, że udało nam się tak szybko zorganizować 8 gmin, które dzisiaj będą w województwie łódzkim budować blisko 1000 mieszkań.